Nie żyje Indii Gregory. 8-miesięczna dziewczynka decyzją sądu została odłączona od aparatury, czyli zabita w majestacie prawa. Po kolejnej takiej zbrodniczej decyzji brytyjscy księża biskupi apelują o ochronę życia dzieci terminalnie chorych. Podkreślają, że potrzebna jest zmiana prawa. Czy człowiek powinien decydować o życiu drugiego człowieka? Wydaje się, że to pytanie retoryczne. Odpowiedź może być tylko jedna. Niestety cywilizacja śmierci zbiera swoje krwawe żniwo i w majestacie prawa zabija się bezbronne dzieci czy osoby ciężko chore. Kolejną ofiarą eutanazji stała się 8-miesięczna dziewczynka Indi Gregory z Wielkiej Brytanii. Sąd najwyższy tego kraju wbrew woli rodziców podjął decyzję o odłączeniu aparatury podtrzymującej jej życie. Dziewczynka zmarła z niedzieli na poniedziałek. Wydaje się to po prostu nieludzkie. Dlaczego tym rodzicom odmówiono prawa zabrania dziewczynki do Włoch, prawa przewiezienia jej i z takim uporem podkreślano, że to dziecko musi być po prostu odłączone od aparatury w Wielkiej Brytanii. To jest absolutnie niezrozumiałe i to jest kolejny przypadek dziecka, które w ten sposób jest potraktowane w Wielkiej Brytanii. Mówiła dyrektor Centrum Prawa Medycznego i Bioetyki Ordo Iuris Katarzyna Gęsiak. Pomóc małej Indii chciał włoski rząd. Dziewczynka otrzymała włoskie obywatelstwo. Miała też zapewnione leczenie na koszt włoskiego państwa w watykańskiej klinice Dzieciątka Jezus. W walkę o życie tego bezbronnego dziecka osobiście zaangażowała się premier Włoch Giorgia Meloni. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, wszystko, co możliwe. Niestety to nie wystarczyło. Szczęśliwej podróży, mała Indii. To wpis włoskiej premier po tym, jak świat obiegła wiadomość o śmierci Indii. Sądy Wielkiej Brytanii szły cały czas w zaparte i nie zgodziły się na żadną pomoc dla bezbronnego dziecka. Mała Indii została zabita w majestacie prawa. W naszej tutaj cywilizacji europejskiej zaczyna brakować szacunku do życia. To jest fundament cywilizacji i jeżeli my się zgodzimy na eutanazję, to wtedy będzie następowała jakaś konkretna degeneracja cywilizacji. Zwraca uwagę prezes Fundacji Słowo i Obrońca Życia Jan Klawiter. Ta tragiczna historia z Wielkiej Brytanii pokazuje, jak uderza się dziś w godność człowieka. Warto pamiętać, że dla nas chrześcijan życie ma swoją godność od poczęcia do naturalnej śmierci.